zapraszam na... W dzisiejszym odcinku odpowiem wam, czy Filipiny to raj, czy bałagan. Boracay to wyspa, która łączy w sobie najwspanialsze miejsca na świecie. Błękitną wodę, biały piasek, ale również ogromny bałagan. Wszędzie place budowy. Tam macie piękną, błękitną wodę, a tutaj plac budowy. No i co? Garażyk? A tu ciągła budowa. Wszędzie się coś zmienia. Cały czas coś rozsypują. Teraz kanalizę naprawiają i czyszczą w końcu wyspę. Ups. Hey man. Patrzcie to. Dobrze, że jest oznaczone tutaj workami, żeby nie wpaść do dziury. Naprzód. Chyba sami musicie zdecydować. Czasem kanaliza potrafi wylać tutaj na filipińskiej ziemi. Ali, what are you doing with that? Tak to potrafi tu wyglądać. Ale dobrze, przynajmniej shorty można sobie wziąć. Proszę bardzo, dotarliśmy do jednej z najpiękniejszych plaż na świecie. Czy to jest raj, kiedy mamy tyle ludzi dookoła siebie? Nawet się nie mogę rozebrać. No więc tu jest. Pierwszy raz przyjechałem tu 12 lat temu. Jeszcze wtedy przybijaliśmy promami tutaj do brzegu i trzeba było nosić torby na plecach. Dzisiaj jest już tu duży port, który przyjmuje 1 000 000 turystów rocznie. 1 000 000 turystów rocznie. No, trochę tu ludzi się kręci dookoła. Nie powiem, że to jest bezludna plaża, na pewno. No i moja ulubiona część, czyli kabelki azjatyckie, które... do których każdy podłącza się tak jak chce. Czy to jest profesjonalnie podłączone? Mega. To pełna profesja jest. Każdy wie, do kogo należy dany kabel i dany licznik. Hey girls! Tutaj już nowoczesne elektryczne melekciki i tuk-tuki. Pomału zaczynają robić porządek z tym całym bałaganem. Oczywiście zdarzyły nam się też wpadki. Na przykład mikrofon, który przestał działać w połowie wyjazdu. Na razie mamy problem. Nikt na wyspie nie chce się nawet podjąć tutaj naprawienia mikrofonu. I znowu przesyłają nas do kolejnego sklepu. Nikt nie chce mi naprawić tutaj mojego mikrofonu. Już przeszliśmy wszystkie sklepy chyba na Boracay. Więc jak zepsujecie mikrofon w podróży, to pewnie nie uda wam się go naprawić. Więc weźcie dwa. Słuchajcie, ciekawostka z Filipin. Tutaj wszyscy grają w League of Legends. Tak zwanego LOLa. Ja miałem szansę tylko raz zagrać, nie byłem za dobry. Albo grałem parę razy, ale nie byłem za dobry, więc się nie przyznam. Wiesz, nie pytaj. A wiesz, jaki jest challenge? 100 schodów, 100 kilo, 3 minuty. Wykonaliśmy pierwszą polsko-filipińską akcję ratunkową, gdzie ratowaliśmy mojego najlepszego przyjaciela, który złamał dwie pięty w bliżej nieokreślonych okolicznościach. Ratujemy Kubę! 36 schodów. Zobaczmy. Jeszcze kawałeczek, ja tutaj... Jestem ręką. Powiem ci, a wczoraj miałem problem ze spłuczką. Ja to mam non stop, coś nie tak jest. Patrz, on się nie zmieści, jak wejdzie idealnie. Ale zejdzie. Czekaj jeszcze kawałek. Trochę skrzywiono. Filipiny to miejsce, w którym możecie zjeść bardzo różne dziwne rzeczy. Była jedna, której nie mogłem się oprzeć, czyli kurzym łapką. Mam. Lubisz kurze stópki? Uwielbiam kurze stópki, chociaż jeszcze nigdy nie jadłem, ale spróbujemy. Kurze stópki. A ja na perfect. Czy ty też kochasz kurze stópki? Żeby nie było. Słuchajcie, kurze stópki, to ja już teraz wiem, co jest najlepsze w kurczaku, to czego nigdy nie ma w filetach. Na koniec chciałbym wam powiedzieć, dlaczego kocham Filipiny. Dzięki ludziom. Są bardzo utalentowani, przepięknie śpiewają, a do tego wszystkiego są pozytywni i uśmiechnięci.
Mimi? Idziemy właśnie na zachód słońca, na White Beach, czyli tą piękną plażę z błękitną wodą i białym piaskiem. Dobra, nie będę was oszukiwał. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, w których byłem. Zobaczcie to. Happening. To się dzieje na planie. It's happening. It's happening. No co? Ja. Wow. Wolski. To są początki mojego vloga, także ponownie zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. O tutaj. I również do wciśnięcia tego dzwoneczka tam u góry, który powiadomi was, kiedy wypuszczę nowego vloga. Każdy czwartek. Czekajcie.